Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Tym razem materiał poświęcony gatunkom pestkowym. W tym momencie pierwsze gatunki zaczynają kwitnąć. Mamy pełnię kwitnienia brzoskwin. Pierwsze odmiany czereśni i śliw również zaczynają rozkwitać. W wiśniach czy w późniejszych odmianach gatunków, które wymieniłem, mamy obecnie fazę zielonego czy białego pąka. W obecnym momencie największym zagrożeniem dla gatunków pestkowych są choroby. Jest to rak bakteryjny i brunatna zgnilizna drzew pestkowych. Jak sobie z nimi radzić? Gatunki pestkowe bardzo lubią miedź, a raczej patogeny, które atakują gatunki pestkowe, bardzo nie lubią tej miedzi. I wszędzie tam, gdzie jeszcze nie kwitnie, możemy dalej stosować preparaty zawierające miedź, czy to oparte na wodorotlenku, czy na tlenochlorku, albo połączenie tych dwóch form miedzi. Preparat Irone możemy stosować w gatunkach pestkowych w dawce od 2 do 3 litrów na hektar. Tam, gdzie drzewa zaczęły już kwitnienie, gdzie rozpoczęły już kwitnienie, powinniśmy sięgać po preparaty triazolowe. No, niestety preparaty triazolowe lubią wyższe temperatury, więc musimy sprawdzać prognozy i te zabiegi dostosowywać też do warunków pogodowych, jakie panują. No, niestety te temperatury nas nie rozpieszczają, co będzie miało też wpływ na drzewa, ale o tym za chwilę. Ważne przy preparatach triazolowych, czy generalnie przy preparatach, które lubią temperaturę, które działają systemicznie, które potrzebują tych odpowiednich warunków do efektywnego czy pobrania substancji, czy działania substancji, jest to, że temperatura powinna być przez kilka, najlepiej kilkanaście godzin po zabiegu, niekoniecznie w momencie wykonywania zabiegu. Często zdarza się tak z praktyki wiem, czy z rozmów wiem, że czekamy na odpowiednią temperaturę, wykonujemy zabieg, wykonujemy oprysk, no i nie zastanawiamy się, co dzieje się później. A często jest tak, że wykonujemy zabieg w temperaturze 14 stopni i za chwilę temperatura spada do 8-10, bo wykonujemy ten zabieg po południu czy pod wieczór. Kolejnego dnia opady deszczu, temperatura 8-10 stopni i takich mamy kolejne 3 dni. Więc w takich warunkach nie ma mowy o efektywnym wykorzystaniu tej substancji. Lepiej jest już wykonać zabieg w niższej temperaturze 8 czy 10 stopni, no już niekoniecznie czekać na te kilkanaście stopni, wtedy kiedy mamy pewność, że ta temperatura nam wzrośnie, więc wykonujemy zabieg wcześniej rano, tak jak powiedziałem, w niższej temperaturze, ale wiemy, że w ciągu dnia ta temperatura nam wzrośnie. Taki zabieg będzie na pewno bardziej efektywny. W gatunkach pestkowych do kwitnienia czy w okresie kwitnienia mamy mniejszą presję, jeżeli chodzi o szkodniki, na przykład w porównaniu do gatunków ziarnkowych, do sadów jabłoniowych czy sadów gruszowych, czy do gatunków jagodowych, ale pojawiają się nam na przykład już pierwsze mszyce, więc lustrujmy sady, bo wiemy, że w tych początkowych okresach te kolonie będą nam się budowały i później będzie ciężej je zwalczać, więc lustrujmy sady i tam, gdzie jeszcze nie kwitnie, możemy wykonać zabieg zwalczający mszyce. Jest to na pewno dobry moment. W kwitnienie będziemy tego unikać, no bo wiemy, musimy dbać o owady zapylające, które myślę w tym sezonie będą miały szczególną rolę, bo tak jak powiedziałem, niskie temperatury nie sprzyjają substancjom systemicznym, ale też nie będą sprzyjały zarówno owadom zapylającym, ale również całemu procesu zapylania i zapładniania zawiązków, które w gatunkach pestkowych są bardzo ważne. Wiemy, że te gatunki są kapryśne, że do wysokiego plonu czy do satysfakcjonującego plonu potrzebujemy znacznie większy procent zawiązania kwiatów niż to jest na przykład u jabłoni, więc tutaj musimy szczególnie o to się troszczyć. No i specyfika gatunków pestkowych polega na tym, że one najpierw kwitną, później pokazują, że tak powiem, liście, później na nich pokazują się liście. No i też
Jeżeli chcemy dokarmiać te gatunki dolistnie, a to dokarmianie dolistne w tym sezonie jest bardzo ważne, bo wiemy, że ograniczaliśmy, większość sadowników ograniczała czy zaniechała nawożenie doglebowe, więc tutaj na nawożeniu dolistnym musimy w tym sezonie mocniej się opierać. Na pewno okres kwitnienia to okres, kiedy rośliny potrzebują dużo boru. Więc tutaj na przykład folik X-Bor jest bezpieczny również w okresie kwitnienia. Możemy go w okresie kwitnienia stosować w dawce od litra do 1,5 litra na hektar. Możemy również sięgać po nawozy, które będą nam stymulowały też ten rozwój, czy kwitnienie, czy zapylenie, zapłodnienie. Na pewno takim nawozem jest Topsy, który zawiera bor, o którym już mówiłem, ale również tytan, który jest dobrym stymulantem, który będzie nam stymulował i fotosyntezę, i podziały komórkowe, więc tutaj na pewno on korzystnie będzie wpływał na te procesy związane z kwitnieniem, ale również to nasze standardowe rozwiązanie, które jest sprawdzone od lat, czyli mieszanina po 1,5 litra folik Ascovigor, folik Aminovigor. Rozwiązanie, które jest sprawdzone przez Was, mamy od Was pozytywne zwrotki na temat tych produktów, ale mamy również ścisłe doświadczenia, chociażby na SGGW w uprawie czereśni, na odmianie Cordia, która różnie u niej bywa, zwłaszcza w takich słabych warunkach w kwitnienie z dobrym plonowaniem. Tutaj zarówno procent zawiązanych owoców, ale również ten w konsekwencji plon był wyższy w porównaniu do standardowej ochrony, do standardowego nawożenia, więc mamy sprawdzone, przepraktykowane to rozwiązanie. I okres kwitnienia, pełnia kwitnienia, kiedy już nam się pokazują te pierwsze liście, to jest ten moment na wykonanie tego pierwszego zabiegu. W gatunkach pestkowych, w takim programie stymulacyjnym, rekomendujemy 2-3 zabiegi w odstępach 7-10-dniowych właśnie mieszaniną Aminovigoru i Ascovigoru. Myślę, że te trzy najważniejsze zagadnienia, czyli ochronę przed chorobami, przed szkodnikami i nawożenie, sobie omówiliśmy. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, do dzielenia się uwagami.